Bardzo miło. Wszystko ładnie zaprezentowane, bardzo miła obsługa, zero problemów. Wszystkie informacje, które żeśmy chcieli otrzymać, otrzymaliśmy. Bardzo interesujące było. Pierwszy raz, tak prawdę mówiąc, widziałem tyle ludzi naraz. Najbardziej zainteresowała mnie właśnie drukarka 3D. Dosyć, można powiedzieć, prosto wyglądające urządzenie, a jednak niewiarygodne rzeczy można nią stworzyć. Drukuje poprzez tworzywo sztuczne, w tamtym przypadku akurat plastik, różnego kształtu figurki, możemy nawet wydrukować kubki, bądź tak jak tam zaprezentowano głowę Terminatora granego przez Arnolda Schwarzeneggera. Myślę, że najbardziej może, nie wiem, hala gier, że to powiem, Intel Extreme Masters. Było kilka dość ciekawych propozycji, konkursy były dodatkowe, można było wygrać osprzęt z danych firm. Były oficjalne zawody w World of Tanks. Można powiedzieć, były tylko dwa stanowiska, które mnie zainteresowały. Właśnie ta drukarka i później jeszcze bardziej wojskowe przedsięwzięcia, czyli łaziki antyterrorystyczne, coś w stylu do detonacji ładunków wybuchowych, samoloty bezzałogowe i całe centrum mobilnej obsługi tych urządzeń. Z nowinek technologicznych dobre dyski SSD, chłodzenie procesorów, nawet widziałem chłodzenie ciekłym azotem podzespołów płyty głównej i procesora.